Wydaje się, że od początku meczu osiągnęliśmy kilkupunktową przewagę. Ta przewaga raz wynosiła 8, 10, 12 punktów. Było też 40 do 60 z tego co pamiętam, czyli 20-punktowa przewaga w drugiej połowie. Także można powiedzieć, że kontrolowaliśmy ten mecz od pierwszej minuty, ale wiedzieliśmy jak gra zespół Asseco, czy to jest 38, czy druga minuta. Grają na super intensywności, są bardzo aktywni w obronie i w ataku. Starają się nie odpuszczać żadnego centymetra boiska i to pokazali, więc musieliśmy trzymać koncentrację do końca. Dobrze się stało, że te rzuty wolne na końcu nam wpadały. Natomiast no, takie rozluźnienie, jakie dopadło nas po tej kontuzji Szymona, no, nie powinno się zdarzyć, chociaż wiadomo, że głowa wtedy była gdzie indziej. Myślę, że to, że jesteśmy bardziej uniwersalnym zespołem, to, że możemy atakować zarówno z obwodu, jak i spod kosza. Na początku Josip Sobin dziurawił kosz z pola 3 sekund, potem się otworzyły rzuty z dystansu, bo zaczęli zawężać pole 3 sekund właśnie z tego powodu. No i tak dlatego mi się wydaje, to jest też nasza siła, ta uniwersalność i to, że każdy może być pierwszym strzelcem ekipy w danym meczu.